Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z holu zakupowego. Dzisiaj, jak pewnie wiecie, w holu zakupowym zawsze przedstawiam Wam rzeczy, które sobie pokupowałem, czyli najbardziej w sumie odzież. Zakupiłem sobie w ostatnim czasie 5 rzeczy na różnych sklepach i dzisiaj będę Wam je pokazywał. Ale na początku chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę. Czyli jeżeli Wam się spodoba film, to możecie ją po prostu zostawić, a jeżeli ktoś jest tutaj nowy, to może zostawić subskrypcję tam na dole, żeby nie przegapiać kolejnych odcinków. I możecie oczywiście, jeżeli zasubskrybujecie kanał, też zostawić oczywiście dzwoneczek, żebyście dostawali po prostu powiadomienia o najnowszych filmach. Ale co, przechodzę już do pokazywania Wam najnowszych ciuchów. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, nie jest to żaden ciuch, ale akcesoria do ciuchów, że tak powiem. Jest to pasek z Vansa. Już Wam go pokazuję, jak on tutaj się prezentuje. Tylko go rozwinę, kurde, bo jest długi dosyć. Pasek z Vansa. Tak on się prezentuje. Vans oczywiście. Czarny wziąłem. Chciałem wziąć biały ogólnie, ale stwierdziłem, że wezmę czarny, ponieważ bardziej mi się podoba. No, długi jest mega, ale do shortów czy do spodni nawet powiedzmy takich, wiecie, jeansowych, to no, on się przyda rzeczywiście, ponieważ no zawsze, wiecie, zawsze jak gdzieś idzie czy coś, a powiedzmy na przykład ktoś schudł, a spodnie już jakby są na niego, powiedzmy, no po prostu za duże, no to zawsze może sobie pasek użyć i kurde, zawsze kurde, no jest jednak ten pasek pomocny, tak, jak się zakłada shorty czy spodnie normalne, jeansowe. Także po prostu sobie kupiłem, też dla ozdoby, się przyznam, do spodni czy do czegoś, ale jestem mega bardzo zadowolony. Mam taką klamrę tutaj otwieraną oczywiście, o, proszę bardzo. Także jest on naprawdę mega zarąbisty. Oczywiście jak z klamrą, no trzeba uważać, żeby się szybko nie złamała, ani nie zepsuła. No ale no to po prostu jak kto dba o ciuchy i o różne rzeczy, tak ma. Ja na przykład bardzo, bardzo dobrze dbam o ciuchy i o różne inne rzeczy, więc nic mi się jeszcze takiego nie zdarzyło, więc myślę, że możemy przechodzić do kolejnej rzeczy. Następne są to shorty Jordana w takim kolorze. Nie pamiętam, że ten kolor się nazywał Pahoa. Kupiłem je na Zalando. W ogóle pasek też kupiłem na Zalando, jakby ktoś pytał. Kupiłem je na Zalando na przecenie. Nie pamiętam już za i... Nie, sorry, pamiętam. Kupiłem je za 174 zł. Taki kolor, dwie kieszenie tutaj z przodu. Jedna kieszeń z tyłu oczywiście. Tutaj, jak mogliście zauważyć, wzór oczywiście, kurde, taki piękny. Sznuróweczki normalnie są mega zarąbiste. Jest to rozmiar M bodajże, tak, MK. Także mega siedzą, mega, kurde, fitują z bucikami Jordana, też moimi. I tak jak mówię, 174 zł na Zalando. Kolejną rzeczą są shorty jeansowe. W sumie takie, tu jest napisane, że denim, rozmiar 42. No, kupione w Bershce za około 99 zł, prawie stówka, ale 99 zł powiedzmy. Tutaj na dole mają takie, o, podwijane nogawki trochę. Oczywiście dwie kieszenie z przodu, dwie kieszenie z tyłu. Oczywiście na pasek mamy tutaj te takie, że można pasek po prostu sobie założyć. Guzik oczywiście, rozporek i tak dalej. Wszystko jest ładnie. Mega są. Ogólnie była historia taka, że te shorty kupowałem też na Zalando. I jakby z Bershki, ale po prostu na Zalando. Przez sklep Zalando kupowałem. No i kupiłem rozmiar 30, bodajże 8 chyba, czy coś takiego. No ale były za ciasne na mnie, zwrócili mi pieniądze po prostu. Jeszcze z przesyłką to wtedy wyszło 104 zł, bo międzynarodowa była dostawa, więc po prostu zwrócili mi te pieniądze.
i wczoraj sobie pojechałem do galerii Avranidy w Poznaniu do Berszki i kupiłem sobie rozmiar większy i są teraz idealne. A ja przechodzę do pokazywania Wam kolejnej rzeczy. Kolejną rzeczą jest koszuleczka Jordana. Oczywiście do szortów będzie też ładnie fitowała. Kolor taki szary, siwy, powiedzmy coś tego typu. Oczywiście Jordan mamy tutaj kurde napisane Sizer, że kupiona, jakby ktoś pytał, Sizer Jordan. I co? Co tu jeszcze mamy? Gdzieś jeszcze tutaj miała. Aha, na prawym tutaj rękawku ma taki napis też Jordan. Kozacka jest ogólnie, materiał jest mega kozacki, również MK, kosztowała 160 zł. No, materiał jest kozacki, naprawdę nadruk mi się też mega podoba. Fajnie też siedzi, wczoraj przymierzałem. Także naprawdę jest mega śna. Mówię, materiał mega, wszystko jest naprawdę zarąbiste. Szukałem co prawda pod kolor shortów Jordana, ale no niestety nie było. I na internecie jak szukałem, to też nie było, nie mogłem po prostu znaleźć. No ale no widocznie jeszcze no nie zrobili takiej. Była jedynie co z małym jakby tym nadrukiem, ale ja szukam zawsze z dużym nadrukiem, ponieważ lubię koszulki z dużym nadrukiem najbardziej. No ale niestety nie było takiej w takim kolorze i z wielkim nadrukiem. Także co, to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Trochę króciutki, ponieważ 7, prawie 8 minut, no ale zawsze coś, jak to mówią. I co, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, o zostawieniu łapki w górę oczywiście pod tym filmem. I co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.